Witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w którym prześwietlam dla Was jakże ciekawe urządzenia i jakimi są cienkie klienty. W tej małej serii filmów prezentuję różne urządzenia, które całkiem nieźle nadają się na domowe serwery lub laboratoria testowe zamiast trudno dostępnego Raspberry Pi. Gwiazdą dzisiejszego filmu jest niezwykle ciekawy terminal HP T640. Terminal do testów udostępniła na moją prośbę firma Compre. I tutaj chwila na mały blok reklamowy. Compre zajmuje się sprzedażą poleasingowych komputerów, laptopów i akcesorii do nich. Przy tworzeniu tej serii filmów skorzystałem kilka razy jako zwykły klient z oferty Compre. I za każdym razem otrzymany sprzęt był w bardzo dobrym stanie zarówno technicznym, jak i wizualnym, co mieliście okazję zobaczyć na własne oczy w moich filmach. Muszę także dodać, że każda paczka była solidnie zabezpieczona, a sama przesyłka została zrealizowana bezzwłocznie. Osobiście polecam, link do sklepu compre.pl znajdziesz w opisie pod filmem. A wracając do sedna, prezentowany HP T640 to przedstawiciel aktualnej linii terminali HP, który miał swoją premierę w drugiej połowie 2019 roku. A to oznacza koniec z prehistorią i zupełnie świeże rozwiązania techniczne. Obudowa terminala wykonana jest z czarnego tworzywa sztucznego i ma kształt zaoblonego na rogach prostopadłościanu o wymiarach około 19,5 x 19,5 x 3,5 cm. W przeciwieństwie do poprzedników, te okrągłości nie wpływają na stabilność urządzenia stojącego w pionie. Nisko położony środek ciężkości i stosunkowo szeroka, płaska podstawa powodują, że dedykowana podstawka nie jest niezbędna. Terminal stoi całkiem stabilnie także bez niej. A tak w ogóle, to jest moim zdaniem najładniejszy cienki klient, jaki powstał. Nie jest to ani jakaś kostka bez wyrazu, ani udziwniony na siłę cudak. I ja wiem, że nie dokonuje się wyboru sprzętu IT na podstawie jego wyglądu, ale naprawdę miło na HP T640 zawiesić oko. Do tego wyraźnie widać, że w trakcie projektowania głos mieli najpierw specjaliści od wzornictwa przemysłowego, a dopiero potem inżynierowie, którzy musieli się dopasować z bebechami. Patrząc na te kilka generacji cieniasów, które posiadam, muszę stwierdzić, że idzie to w dobrą stronę. Na froncie obudowy znajduje się dioda aktywności dysku, gniazdo mini jack combo audio do podłączenia słuchawek z mikrofonem, gniazdo USB 3.1 Gen 2 typu C, gniazdo USB 3.1 Gen 2 typu A, gniazdo USB 3.1 Gen 1 typu A, czyli klasyczne USB 3.0 oraz włącznik. A tak wyglądają te mało widoczne nadruki z oznaczeniami gniazd USB. Te dwa dolne to właśnie USB 3.1 Gen 2. Natomiast z tyłu, patrząc od dołu, widać zapadkę umożliwiającą zdjęcie tylnego panelu, zabezpieczenie Kensington, gniazdo gigabitowego Ethernetu, złącze zasilania 19V o wymiarach 4,5 na 3 mm z dodatkowym pinem, dwa złącza USB 2.0, gniazdo mini jack audio do podłączenia głośników, trzy gniazda DisplayPort oraz dwa złącza USB 3.0, czyli po nowemu USB 3.1 Gen 1. Jest tu także miejsce, w którym mogą znajdować się opcjonalne złącza, takie jak VGA, dodatkowe USB, HDMI, USB-C z DisplayPort, porty szeregowe czy interfejs światłowodowy. No i jak widać, HP w końcu zauważyło, że złącza PS2 są lekko passé. Na jednej z bocznych ścianek znajduje się zdejmowana maskownica, pod którą umieszczono mocowanie VESA oraz tabliczkę znamionową. Taki terminal wyposażony w 8 GB pamięci RAM, 128 GB dysk M.2 SATA, dedykowaną podstawkę oraz zasilacz jest dostępny w ofercie firmy Compre za 499 zł. Jest to bardzo rozsądna cena za model, który jakby nie patrzeć znajduje się w aktualnej linii produktowej HP. Tym bardziej, że jest tutaj już zainstalowany dysk w słusznym rozmiarze 128 GB wraz z aktywowanym Windowsem 10 Enterprise LTSC. Zasilacz, jaki otrzymałem w zestawie, to oryginalny zasilacz HP do laptopów z tak zwaną grubą wtyczką wraz z przejściówką na nową, mniejszą wtyczkę w rozmiarze 4,5 na 3 mm, którą aktualnie stosuje HP. Co do zasady, to terminal uruchomi się tylko z oryginalnym zasilaczem. Teoretycznie wlutowanie w gnieździe zasilania dodatkowego rezystora 200 kΩ pomiędzy linię 19V a masę powinno pozwolić korzystać z zamienników zasilaczy, ale sam tego nie sprawdzałem. Pora na obejrzenie środka, a wierzcie mi, jest co oglądać. Tradycyjnie HP umożliwia dostęp do wnętrza obudowy bez użycia narzędzi, co jest turbo wygodne. Najpierw należy zdjąć tylny panel, odciągając zapadkę z dołu. Teraz głęboko wciskam cienki zielony przycisk, który umożliwia zdjęcie boku obudowy.
Bok trzeba podważyć i wyciągnąć z obudowy w kierunku do góry, co może wymagać użycia pewnej siły. Najbardziej rzucający się w oczy srebrny element to ekran, pod którym znajdują się dwa sloty SODIMM DDR4. W moim egzemplarzu zainstalowane są dwa 4GB moduły Samsunga PC4-2666V-SC011, jeden nad drugim, ale o tym powiem więcej za chwilę. Przy górnej krawędzi obudowy widać część radiatora, który pasywnie chłodzi dwurdzeniowy, czterowątkowy procesor Ryzen R1505G. Jest on taktowany zegarem bazowym 2,4 GHz i aż 3,3 GHz w trybie turbo. Jest tu także moduł graficzny Radeon Vega 3. Inne konfiguracje procesor grafika dla tego terminala nie występują. Procesor tradycyjnie dla HP umieszczony jest po drugiej stronie płyty głównej, mniej więcej po środku, na co wskazuje widoczny od tej strony backplate. Poniżej, przy dolnej krawędzi, umieszczono slot M2 dla dysków SSD i tutaj bardzo miła niespodzianka. Obsługiwane są zarówno dyski M2 SATA, jak i dyski M2 NVMe. HP T640 to pierwszy terminal testowany przeze mnie, który umożliwia zastosowanie dysków NVMe. Z ciekawych rzeczy mamy tu jeszcze wyraźnie opisany mikroprzełącznik czyszczący pamięć CMOS oraz mniej wyraźnie opisaną zworkę, która czyści hasło do BIOS-u. Tuż obok znajdują się złącze M2 przeznaczone dla karty Wi-Fi lub modułu światłowodowego oraz złącze opisane jako COM-DP, w którym instaluje się moduły z opcjonalnymi interfejsami. Niestety nie ma tutaj dodatkowego, wewnętrznego złącza USB, chociaż jest tutaj tak mało wolnego miejsca, że i tak ciężko byłoby coś tu zmieścić. No właśnie, coś mało tutaj miejsca, wszystko takie poupychane warstwami. Po bokach wystają nad płytę główną dwie dodatkowe płytki z interfejsami. Sama płyta jest przycięta do kształtu obudowy i ma zaokrąglone rogi. A jeśli przyjrzeć się dokładniej slotom M2 i temu własnościowemu, to okazuje się, że są one przechylone. Tak, żeby złącza pasowały do krzywizny obudowy. Głośnik też jest zamocowany pod kątem. Tak jak wspomniałem wcześniej, ewidentnie proces projektowania terminala HP T640 rozpoczęto od stworzenia ładnej obudowy, do której potem trzeba było dopasować resztę. No i wyszło jak wyszło. Ostatecznym dowodem na to, że do projektowania tego cieniasa dopuszczono zupełnie innych ludzi niż zazwyczaj, są poumieszczane w różnych miejscach ostrzeżenia. Znalazłem tutaj trzy symbole o możliwości poparzenia się oraz przestrogę, że połknięcie baterii grozi poparzeniami chemicznymi. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Kogo oni się tutaj spodziewali? Klientów fast foodu? Ale żeby nie było, pomimo tej fikuśnej formy, to ten cienki klient jest naprawdę mega sprytnie zaprojektowany i chyba najlepszym na to dowodem jest kwestia odbioru ciepła z modułów RAM. Wspomniałem wcześniej o tym, że sloty pamięci RAM są umieszczone jeden nad drugim. HP ma zwyczaj umieszczania termopadów pod modułami pamięci i faktycznie pod pierwszym modułem tak jest. A co z drugim? Otóż termopad dla drugiego modułu znajduje się wewnątrz metalowej wentylowanej obudowy, która to posiada kolejny termopad po zewnętrznej stronie, a który styka się z wygiętą specjalnie do tego celu metalową częścią zdejmowanego boku obudowy. No i to jest normalnie jakiś majstersztyk. Przypomnę tylko, że w WISE 5060 nie dość, że wyjęcie modułów RAM wymagało rozkręcenia części płyty głównej i obudowy, to same moduły smażyły się bez termopadów pod blaszką bez żadnych otworów. Można? Można. Jak dla mnie, to HP T640 jest nie dość, że najładniejszym terminalem, to do tego jednym z najlepiej zaprojektowanych wewnątrz. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to bardziej niż zwykle skomplikowany dostęp do procesora, bo w tym przypadku odkręcić trzeba metalowy panel z tyłu obudowy, dwie płytki z interfejsami, w każdej po dwie śrubki, a na koniec płytę główną. Jest ona przykręcona czterema torksami, przy czym dwa są schowane pod płytką z przednimi złączami USB. I to tyle jeśli chodzi o konstrukcję, teraz pora na BIOS, do którego można standardowo dla HP dostać się naciskając przy starcie urządzenia klawisz F10 lub Escape. Klawisz Escape uruchamia menu startowe z najbardziej przydatnymi funkcjami. Sam BIOS to dobrze znane, nieprzeładowane opcjami oprogramowanie pracujące w trybie tekstowym. Jest praktycznie identyczne z tym, co oferował poprzednik HP T630 wraz z domyślnie wyłączonym trybem Legacy. W menu File znajdują się typowe opcje dotyczące aktualizacji BIOS, konfiguracji daty, czy zapisu lub przywrócenia ustawień. Typowy standard. Warto rzucić okiem do okna System Information, gdzie poza konfiguracją sprzętową terminala umieszczona jest także informacja o sposobie obsadzenia slotów pamięci i trybie pracy Single albo Dual Channel. W menu Storage w podmenu Device Configuration można zobaczyć, jaki rodzaj dysku został zainstalowany. M2 SATA,
czy może M2 NVMe. W Storage Options wszystko domyślnie jest OK, ale gdyby przypadkiem dyski USB nie chciały startować przed SSD, to tutaj znajduje się odpowiednia opcja. W menu Boot Order ustawia się kolejność urządzeń, z których będzie startował system i tutaj w domyślnych ustawieniach systemy legacy są wyłączone, co może sprawiać problem. Dlatego przechodzę do menu Security i na samym dole wybieram podmenu Secure Boot Configuration. Naciskam F10, aby wejść do tego menu i tutaj najpierw wyłączam opcję Secure Boot, a następnie włączam opcję Legacy Support. Aby zmiany zostały zapisane, naciskam F10 i w menu File zapisuję konfigurację opcją Save Changes and Exit. Teraz ważny moment. Po restarcie pokaże się okno, w którym należy zatwierdzić zmiany poprzez wpisanie wyświetlonego czterocyfrowego kodu i zatwierdzenie klawiszem Enter. Cała ta procedura umożliwia uruchamianie systemów nie UEFI, a odpowiednia sekcja w menu Storage Boot Order jest już jak widać aktywna. Jeśli jesteś zainteresowany wirtualizacją, to w menu Security, System Security, można włączyć odpowiednią opcję, która domyślnie jest wyłączona. Na koniec warto zajrzeć do menu Advanced i tam w podmenu Power On Options można opcję After Power Loss ustawić na On, jeśli terminal ma automatycznie uruchamiać się ponownie po przywróceniu zasilania. Jeśli Twój terminal ma pracować jako serwer usług bez monitora, to w menu Advanced Device Options opcję Integrated Graphics przestaw z Auto na Force, a w podmenu Frame Buffer Size ustaw najmniejszą wartość, czyli 256 MB. Generalnie BIOS HP T640 jest czytelny, prosty w konfiguracji i nie jest zawalony niepotrzebnymi funkcjami. No dobra, ale jak to działa? A działa to fenomenalnie. Ubuntu Mate śmiga jak na normalnym komputerze. Reakcja na myszkę jest natychmiastowa. Nawet w wersji live odpalonej z pendrive'a wszystko uruchamia się w momencie i działa bez żadnego przecięcia. Firefox ładuje strony gładziuteńko i umożliwia wygodne ich przeglądanie. A filmy z YouTube'a odtwarzają się w 1080p w 60 klatkach na sekundę bez żadnego problemu. W Windowsie podobnie. Daruję sobie ponowne pokazywanie, jak działa YouTube czy Paint. Zobaczcie za to Blendera. GIMP też działa zupełnie znośnie. To jest panorama o rozmiarze 17 000 na 5000 pikseli. A żeby było śmieszniej, to i pograć można. Wolfenstein The New Order. Shadow Warrior 2. Co prawda na niskich detalach, ale grywalne. A Skyrim to i na wysokich detalach fajnie chodzi. Wygląda na to, że HP T640, pomimo iż jest cienkim klientem, to oferuje komfort pracy klasycznego peceta. Patrząc po wynikach Geekbench'a, zastosowany tutaj Ryzen R1505G odpowiada mniej więcej i trójką i piątką czwartej generacji. A tak przy okazji, wydajność procesora HP T640 jest porównywalna do Wise 5070.
AMD deklaruje dla zastosowanego Ryzena TDP w zakresie 12 do 25 W. Pomiar wattomierzem wykazał, że w bezczynności HP T640 pobiera niecałe 8 W energii. Pełne obciążenie procesora programem Stress to lekko ponad 20 W, a dla testu graficznego GL Mark II najwyższy chwilowy pobór energii to prawie 27 W. Nie jest to może mistrz oszczędności wśród terminali, ale trzeba uczciwie przyznać, że wyjątkowa, bo najwyższa wydajność tego cieniasa zdecydowanie usprawiedliwia apetyt na energię. Jeśli chodzi o temperaturę pracy, to jest przyzwoicie. Niestety nie widać bezpośrednio radiatora nad procesorem, ale warto rzucić okiem na ciepłowód w lewym górnym rogu. W bezczynności rurka ciepłowodu utrzymała około 33 stopnie Celsjusza, a najgorętszym elementem był pendrive z odpalonym Ubuntu. Przy pełnym obciążeniu procesora najgorętsza była sekcja zasilania, a także część płyty głównej pod procesorem i było to niecałe 50 stopni Celsjusza. Rurka ciepłowodu była rozgrzana do jakichś 46 stopni Celsjusza. W trakcie benchmarku graficznego GL Mark II jak zawsze zauważalnie zaczęły nagrzewać się moduły pamięci. Rurka ciepłowodu oraz obszar pod procesorem to jakieś 55 stopni Celsjusza. Temperatury pracy są w mojej opinii bardzo przyzwoite, biorąc pod uwagę oferowaną wysoką wydajność jednostki. I teraz przychodzi moment, w którym powinienem jakoś podsumować ten terminal. Ja osobiście jestem nim zachwycony. Jest to zdecydowanie najwydajniejszy cienki klient, który można kupić w rozsądnej kwocie do 500 zł. Przypomnę, że gołe Raspberry Pi 4 z 8 GB RAM-u, kiedy było dostępne, kosztowało jakieś 450 zł. A nie dość, że HP T640 dosłownie miażdży taką malinkę w każdym aspekcie, to jeszcze w tej cenie jest oferowany przez kompres z dyskiem 128 GB i z legalnym Windowsem. Taka maszyna spokojnie poradzi sobie z kilkoma usługami dla sieci domowej bez najmniejszego problemu. Odnoszę także wrażenie, że mógłby to być dobry kandydat na tzw. komputer dla seniora. Taki, który ma zapewnić dostęp do internetu i usług typu poczta czy bankowość elektroniczna, będąc jednocześnie estetycznym, tanim i energooszczędnym urządzeniem. W tym miejscu dziękuję jeszcze raz firmie Compress za udostępnienie terminala do testów, a także zachęcam do zapoznania się z ich ofertą poleasingowych terminali i komputerów. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na kanale. Dlatego warto kliknąć przycisk subskrypcji z dzwonkiem. Dzięki temu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!